Żyjemy niestety w czasach, w których nie wydaje się możliwe, żeby można było świetnie rozwijać swój biznes, jednocześnie nie przepracowując się, jednocześnie odpoczywając i robiąc tylko rzeczy, które są w zgodzie z Tobą, z Twoją intuicją. Tymczasem naprawdę da się tak działać. Da się działać świadomie, a jednocześnie powoli. Da się rozwijać swój biznes w taki sposób, żeby robić to bez poczucia przytłoczenia i bez poczucia, że jesteś wiecznie zajętą. Między innymi o takich kwestiach rozmawiam w dzisiejszym wywiadzie z Katarzyną Ostarz, która zajmuje się wykorzystaniem siły umysłu i intuicji w biznesie jako akredytowana coachka propagująca metodę Silver. Cześć, jesteś w podcaście Mały Biznes, Wielkie Efekty. Podcaście przeznaczonym dla osób, które chcą prowadzić mały, ale zarabiający na siebie biznes. Nawet jeżeli nie mają jeszcze ogromnych zasięgów w social media, dużych środków na reklamę, ani nawet nikogo do pomocy. Na przykładzie swoim i swoich klientów pokazuję, że jest to możliwe i dzielę się praktycznymi wskazówkami, wywiadami, historiami, inspiracjami, jak tego możesz dokonać także i Ty. Dzięki, że spędzasz dzisiaj ze mną czas i zapraszam Cię do odcinka. Tak jak wspominałam we wstępie, dzisiejszy odcinek podcastu jest odcinkiem szczególnym. Jest odcinkiem, który być może stoi trochę na bakier z tym, co obecnie czujesz, że trzeba rozwijać swój biznes online intensywnie, przesiadując w social mediach, będąc wszędzie, przepracowując się czasami. Mamy taką kulturę, nie tylko my jako Polacy, ale ogólnie mamy taką kulturę, którą Amerykańcy nazywają hustle, że trzeba właśnie cały czas coś robić, żeby osiągnąć sukces w biznesie. Tymczasem ostatnio coraz bardziej dociera do mnie, że niekoniecznie. Że nie chcę tak rozwijać swojego biznesu ja i nie chcą też tak rozwijać swojego biznesu moje klientki. Bardzo mocno ostatnio się przyglądałam swojej misji i ona się zmieniła w ostatnim czasie. Nie wiem, czy o tym już wspominałam w odcinkach podcastu, ale moja misja teraz brzmi tak, że pomagam kobietom zarabiać więcej, pracując mniej. To jest moja misja, żeby pokazać, że da się rozwijać biznes bez pracowania po 12 godzin dziennie. I między innymi to, o czym rozmawiałam dzisiaj z Kasią Ostarz, bardzo, ale to bardzo pomaga w takim świadomym rozwoju biznesu. Kasia podzieliła się w tym wywiadzie swoją historią, jak ona rozwijała swój biznes, jak przeszła od biznesu stacjonarnego do biznesu online i dlaczego przeszła. A poza tym Kasia, to jest już nie tajemnica, Kasia będzie się tym dzielić w ramach trzeciej edycji programu rozwoju biznesu online AFP, do której zapisy ruszają naprawdę już niebawem. I będzie Kasia miała pełen moduł w AFP właśnie na ten temat. Jak wykorzystać siłę umysłu, moc intuicji do rozwoju biznesu. Bardzo, bardzo jestem podekscytowana tym tematem, bo sama odkryłam moc tego, o czym Kasia uczy, mimo że robiłam to bardziej właśnie intuicyjnie. Nie znam metodologii tak dobrze jak Kasia na temat wykorzystania siły umysłu w biznesie, ale okazało się, że to jest ten brakujący element w układance rozwoju biznesu. I teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno z tego korzystam. Słucham siebie. Podejmuję czasami jakieś spontaniczne zmiany w swoich procesach, o czym też rozmawiałyśmy z Kasią, w jakich sytuacjach
można najbardziej tej swojej intuicji słuchać i kiedy najbardziej Ci się to przyda w kontekście biznesowym. Nie mogę się więc doczekać, aż Kasia zrealizuje swój moduł w ramach AFP. Tymczasem jednak, zanim to nastąpi, nagrałyśmy właśnie ten odcinek podcastu. Już nie przedłużając, bez zbędnego wstępu, zapraszam do rozmowy z Kasią o staż. Tak jak wspominałam we wstępie, w dzisiejszym odcinku podcastu mam gościa. Gościa bardzo mi bliskiego, mogłabym już powiedzieć, bardzo dobrze mi znanego. Mimo tego, że z Kasią Ostasz tak naprawdę nasze ścieżki skrzyżowały się stosunkowo niedawno. To było chyba w kwietniu tego roku, kiedy rozpoczęłyśmy razem pracę w programie Mastermind Skutecznie Sprzedawaj Online. I muszę powiedzieć, że tak mi się spodobało to, co Kasia robi, bo Kasia uczy, jak wykorzystywać siłę umysłu i moc intuicji w biznesie, że pracujemy dalej, będziemy pracować dalej z Kasią. Teraz to ja ją zaprosiłam do swojego programu rozwoju biznesu online AFP jako ekspertkę, ale zanim to nastąpi, postanowiłyśmy jeszcze nagrać dla wszystkich ten bezpłatny odcinek podcastu, w którym Kasia właśnie opowie więcej o tym, dlaczego moc umysłu, zasoby umysłu, siła intuicji w biznesie są tak przydatne i o tym, skąd w ogóle wziął się u niej ten temat, jak ona wykorzystuje te elementy do rozwoju swojego biznesu. No i przede wszystkim Kasia opowie o tym, jak to się u niej zaczęło. Jak się zaczęło i jak to dalej się rozwija. Kasiu, wystarczy chyba tego wstępu z mojej strony. Teraz może słówko od Ciebie. Cześć, czy coś Justyno. Uzupełniłabyś tutaj? Cześć Justyno, witam Cię bardzo serdecznie. Ja zacznę od tego, że jest mi niezmiernie miło naprawdę gościć w Twoim podcaście. No i jest mi niezmiernie miło również móc współpracować z Tobą na dłużej, co się okazuje, o czym pewnie też powiesz troszeczkę dłużej swoim słuchaczom i słuchaczkom. No tak, wszystko prawdziwe, co powiedziałaś. Miałam możliwość współpracować z Tobą na wiosnę tego roku. Fantastycznym mastermindzie, który no dużo kropek połączył w moim biznesie i myślę sobie, że ci, co wiedzą, to widzą tego efekty, że rzeczywiście trochę bardziej mi buchnęło w tym moim biznesie od lata tego roku, kiedy sobie wszystko tam doszlifowałam. Także no wszystko bardzo fajnie. Cieszę się, że tutaj jestem i że będę mogła ja zainspirować być może Twoje słuchaczki tego podcastu. Super. Bardzo, bardzo fajnie, Kasiu, że tutaj jesteś, że przyjęłaś to zaproszenie do tego odcinka. No i właśnie, zacznijmy może od tego, skąd w ogóle, Kasiu, ten obszar zainteresowań, skąd w ogóle ten temat, siła intuicji, moc umysłu, skąd się to u Ciebie wzięło? Czy to od początku było to, co w swoim biznesie robiłaś, czy to bardziej ewoluowało? Więc może warto tutaj się, Justyno, cofnąć trochę do tyłu, żeby tutaj naszym słuchaczom dać bardziej taki wydźwięk tego wszystkiego, skąd to u mnie się wzięło. Więc tak naprawdę moje zainteresowania rozwojem osobistym, bo myślę sobie, że to kierowanie się w życiu intuicją i wykorzystywanie naszego umysłu na co dzień można włożyć do takiego dużego wora, którym nazywamy rozwój osobisty. I ten rozwój osobisty, z tego co pamiętam, to był ze mną od zawsze. Dokładnie pamiętam, kiedy jako nastolatka poczytywałam książki o różnych tytułach związanych z rozwojem osobistym i takie mam poczucie, że ten mój rozwój odbywał się od zawsze na drodze inspiracji. Ja zawsze w swojej pracy mówię swoim klientkom czy klientom, bo ja również pracuję z panami, że ta nasza zmiana w życiu, ten rozwój w życiu może odbywać się na takich dwóch poziomach. Właśnie na drodze inspiracji, która mi osobiście jest bardzo bliska, albo na takiej drodze, że my już po prostu totalnie nie wiemy, co robić ze swoim życiem. Już jesteśmy tak bardzo na dnie, że nie widzimy wyjścia i wiemy, że potrzebujemy rozwoju i zmiany. Więc ja miałam szczęście rzeczywiście
być na tym pierwszym poziomie od wczesnego, można by powiedzieć, takiego wieku, że gdzieś tam ta świadomość kierowania się w swoim życiu intuicją i taką wiarą w siebie, można by powiedzieć, towarzyszyła mi od zawsze. Tutaj na pewno taki duży wydźwięk i ukłon w kierunku mojej mamy, która mam poczucie, że gdzieś tam od czasów dzieciństwa powtarzała mi i mojej siostrze takie różnego rodzaju rzeczy właśnie związane z tym rozwojem osobistym na zasadzie posiadaj marzenia, miej swoją wizję, bądź wdzięczny i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiedziałam, Justyno, że ja będę pracowała dla siebie. Nigdy nawet nie przypuszczałam. Mhm. Jeszcze jak myślę o sobie, wiesz, z perspektywy 10 lat do tyłu, kiedy to pracowałam na etacie, to nie przypuszczałam, że będę kiedykolwiek posiadała swoją własną działalność gospodarczą. Jedyne, co wiedziałam, że od zawsze chciałam pracować z ludźmi. Mhm. Ponieważ zaraz po studiach, kiedy przeprowadziłam się do Dublina, rzeczywiście weszłam w takie prace zawodowe związane z pomocą ludzi, bo moja kariera zawodowa zaczęła się na rynku rekrutacyjnym. No i tutaj też od zawsze tych moich kandydatów, dla których potrzebowałam znaleźć pracę, wspierałam w doszukiwaniu się u nich, tych ich mocnych stron, żeby oni na tej rozmowie kwalifikacyjnej się gdzieś tam lepiej sprzedali, żeby zdobyli tą swoją upragnioną pozycję. Ale potem trochę w tej rekrutacji, nie chcę powiedzieć, że mi się znudziło, ale zapragnęło mi się dostać do wewnątrz firm i pracować w dziale zasobów ludzkich, w dziale HR-u. No i tutaj też przyszedł moment na zrobienie sobie dodatkowych kwalifikacji i tak sobie pracowałam w dużej firmie finansowej na rynku dublińskim. Jeszcze to się tak wszystko dzieje 10 lat do tyłu. Właśnie w dziale zasobów ludzkich jako trener. Byłam odpowiedzialna za jakość pracy pracownika i za jakby przeprowadzenie dla niego całego procesu induction, nazywamy to w języku angielskim, czyli takiego przystosowania pracownika do momentu, kiedy on będzie w pełni pewny tego, co robi na stanowisku pracy. Więc znowu pracowałam z ludźmi. No i będąc w tym środowisku rekrutacji i tych zasobów ludzkich, cały czas dokształcając się, rozwijając się na różnego rodzaju właśnie warsztatach rozwojowych, przyszedł pomysł na to, aby dokształcić się w tym kierunku jeszcze bardziej. Jest taką gdzieś misją z tyłu głowy, że być może kiedyś to wykorzystam właśnie w jakiejś pracy indywidualnej z różnego rodzaju osobami. No i tak przyszła akredytacja coachingowa i tutaj rzeczywiście idąc na te studia podyplomowe, ja już wiedziałam, że chciałabym w taki sposób te swoje kompetencje wykorzystywać, nie wiedząc jeszcze, że będę to robiła pracując dla siebie. Myślałam, że być może gdzieś tam w ramach firmy swojej dostanę jakąś jeszcze ciekawszą pozycję, prawda, czy jakiś ciekawy projekt, żeby móc iść w tym kierunku. No ale dzieje się tak, że w roku 2008, z tego co pamiętam, wychodzę za mąż. No i potem jakiś jest tam plan pojawienia się rodziny. W roku 2011 tak naprawdę jest już taki bardziej sprecyzowany plan, że warto gdzieś tam tą rodzinę zakładać. No i w roku 2013 rodzi się mój syn. No i wtedy, Justyno, dużo rzeczy mi się w głowie zaczyna przewartościowywać. I nie wracam do pracy na etat. Taka dość mocna decyzja, że ja już przecież mam tak bogate doświadczenie, że ja już tyle wolontariatów zrobiłam, że ja już troszeczkę zaczęłam działać na rynku polonijnym, bo ja rzeczywiście dużo działałam w takich projektach, można by powiedzieć. Robiłam różnego rodzaju staże w jakichś poradniach psychologicznych po uzyskaniu właśnie tych kwalifikacji i kompetencji coacha, że to już chyba jest taki dobry moment, że warto spróbować. Jednak pojawienie się tego dziecka i gdzieś tam wizja tego, że szybko potrzebuję go oddać do żłobka i jakoś tak tutaj nie być z nim w tym jego maleńkości, trochę mnie przerażała, muszę powiedzieć. Może to dlatego, że to było pierwsze dziecko i gdzieś tam tego za bardzo nie widziałam. No i pada decyzja, można by powiedzieć taka wspólna decyzja wraz z moim mężem, bo tutaj rzeczywiście było ogromne wsparcie również z jego strony, że próbujemy, Jakieś tam inwestycje były w sensie pieniężne odłożone, więc jakby było to zabezpieczenie na jakiś tam okres działalności. No i tak to się wszystko zaczyna. I tak wkraczam na rynek w roku 2014.
Kiedy to profesjonalnie i zawodowo zaczynam się właśnie zajmować tą tematyką intuicji i przede wszystkim wykorzystywania zasobów naszego umysłu, ponieważ wkraczam na rynek anglojęzyczny jako certyfikowana instruktorka światowej sławy programu metody Silwy. O tym może też będę mogła powiedzieć co nieco więcej, natomiast myślę sobie, że na ten moment się zatrzymam i tutaj zaczyna się jakby ta moja działalność na dwa fronty. Ja zawsze się śmieję, jak mówię, że moja działalność zaczyna się na dwa fronty, bo gdzieś tam poprzez te wolontariaty, szkolenia, różnego rodzaju projekty budowałam pomału swój wizerunek na tym rynku polonijnym, ale jednak dość... No tak ostro weszłam właśnie w ten rynek kursów metody Silwy. To też jest dość ciekawa historia, ale tutaj nie chciałabym się póki co jakby rozdrabniać na takie małe rzeczy. Kasia, czy dobrze Ciebie rozumiem, że od początku ta działalność była wykonywana online, pozyskiwać klientów online, czy jak to wyglądało? Właśnie nie, Justyna. Ja w online wcale nie jestem tak długo. Bo w roku 2014, kiedy to wchodzę właśnie na ten rynek anglojęzyczny, no i też można by powiedzieć, działam trochę na zasadzie pracy jako coach. Śmieję się, że tutaj zawsze mówię, że byłam wszędzie, ale moje wyniki finansowe były bardzo mało wymierne, bo no to takie chyba błędy każdy z nas popełnia. Miałam wrażenie, że i współtworzyłam bardzo znany tutaj w Dublinie duży projekt networkingowy dla Polonii przedsiębiorczej. I w taki sposób pozyskiwałam swoich pierwszych klientów. Miałam nawet w domu przeznaczone miejsce, żeby takiego klienta coachingowego właśnie przyjmować. Jeździłam jak szalona samochodem po ulicach dublińskich do lobby hotelowego, jak tylko tego klienta znalazłam. No ale wiesz, z perspektywy czasu to są fantastyczne wspomnienia, bo myślę sobie, że bez tego doświadczenia nie doszłabym do tego, co ma miejsce teraz. Ale kiedy myślę sobie, wiesz, o moim czasie, który stanął w korkach, żeby dostać się do tego klienta, żeby znaleźć w ogóle miejsce parkingowe w Dublinie, no to są naprawdę już takie rzeczy na anegdoty. Ale ja dopiero w roku 2017, Justyna, przechodzę do online'u. Także pierwsze moje lata takiej zarejestrowanej działalności, to nastąpiło w roku 2014, to są wszystko aspekty offline'owe. Ja pracowałam przede wszystkim poprzez szkolenia i kursy grupowe z osobami, które były zainteresowane przyjść do mnie właśnie na taki kurs metody Silwy, tak może wyjaśnię. Kurs, który przede wszystkim uczy manifestacji naszych celów i intencji poprzez stan rozluźnienia. No i tutaj rzeczywiście można by powiedzieć, ta moja licencja była czymś bardzo trafionym, to też może będę mogła później powiedzieć, jak do tego doprowadziła mnie moja intuicja, bo ja rzeczywiście dostałam, można by powiedzieć, asa w rękawie, bo dostałam licencję wykonywania takiej, a nie innej profesji jako jedyna osoba w Irlandii, więc... Wow. Więc tutaj naprawdę to było duże pole do popisu i rok 2015... To jest właśnie stawianie i budowanie tej metody Silwy na rynku irlandzkim. Wtedy naprawdę, Justyna, jestem wszędzie tak naprawdę. Mam w domu takiego dwulatka i jest wsparcie ogromne mojego męża i jest ogromna inwestycja w rozwój, bo inwestuję i w festiwale rozwojowe, żeby się pokazać z tą metodą Silwy i jestem nawet w radio, gdzie dużo mówię o tej metodzie Silwy i uczestniczę w wielu spotkaniach networkingowych, czyli można by powiedzieć, że rok 2015 jest rokiem fantastycznym w kontekście właśnie rozwoju, budowania i jakby niesienia tej misji metody Silwy tutaj przede wszystkim społeczności anglojęzycznej zamieszkałej na terenie Irlandii. Więc tak to wygląda. Okej, tak wyglądały te początki. To bardzo, bardzo właśnie mnie ciekawi i każdego gościa w podcaście o to właśnie pytam. Jak wyglądały te początki w online? I różnie to bywa. Czasami od początku ktoś stawia na ten biznes online, ale wydaje mi się, że o wiele częściej jest tak, jak Ty opowiedziałeś, że rozpoczynamy coś offline, potem zastanawiamy się, jak to przenieść online. Tutaj mam jeszcze takie pytanie uzupełniające. Dlaczego chciałaś przenieść to online? No tak. No i tutaj chyba większość biznesmam, myślę, ma takie historie, przynajmniej wiem to z doświadczenia pracy z moimi klientkami. No Justyno, pojawia się drugie dziecko w rodzinie. Jest to rok 2016, tu też mam rzeczywiście taką
no, trzeba powiedzieć otwarcie, przerwę od tych aktywności zawodowej. Też nie za długą, bo tak naprawdę można by powiedzieć, że półroczną. Mhm. No i właśnie, przychodzi początek roku 2017, kiedy to ja, taka osoba dość zorientowana na zadanie, projekty, cele, myśli sobie, co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie da się już tego pogodzić, żeby mój mąż zostawał z dzieckiem wtedy, kiedy ono jest wykarmione przeze mnie, a ja schodziła do czy to pokoju przeznaczonego w domu i prowadzenia sesji z klientem, czy też w ogóle wyjeżdżania gdzieś w centrum Dublina właśnie, żeby przeprowadzić sesję z klientem w lobby hotelowym. No i znowu zagwozdka, decyzja, co tu robić. Na etat, szczerze Ci powiem, nie chciałam już wracać na ten moment, bo widziałam ogromne korzyści tego, jak fajnie mogę to sobie do przodu wszystko pociągnąć. No ale znowu pojawia się cudowny maluch i wtedy właśnie przychodzi decyzja, że trzeba się nauczyć, trzeba się dowiedzieć, jak to wszystko, co robię, mogę przenieść do online'u. No i tutaj właśnie też się pojawia taka dość spora, można powiedzieć, inwestycja pieniężna, jak na tamten czas, no bo kto normalny przy dwójce dzieci, kiedy jest w fazie rozwoju swojego biznesu, jakby inwestuje dość spore pieniądze w dość takiego znanego amerykańskiego, można by powiedzieć, przedstawiciela i biznesu online, i pracy z umysłem, i takich fajnych aspektów uczenia finansów i podejścia do finansów. No ale z perspektywy czasu wiem, że ta inwestycja była potrzebna, bo to mi się po prostu zwróciło. Postawiłam, że tak powiem, tą swoją firmę na nogi w tym świecie online. To może jest za dużo powiedziane, ale na pewno zmieniłam swój model biznesowy z tego świata offline na online. No i tutaj pojawiają się właśnie pierwsi klienci online'owi, pierwsze grupy coachingowe, które prowadzę online. I jakoś to się zaczyna kręcić. Jest super. Duża oszczędność czasu i łączenie tych moich wartości, czyli rozwój, biznes, rodzina i gdzieś tam powoli zaczyna to nabierać jakichś tam kształtów i widzę kierunek jakby pójścia właśnie w taki rozwój firmy. Super, super Kasiu. Fajnie, że to u Ciebie tak zatrybiło i na pewno właśnie tutaj duże znaczenie ma to, czego sama uczysz, prawda? Czyli pomogło Ci to pewnie podejmować te trudne decyzje. Najpierw to o przejściu z offline w online i później ta druga decyzja, to o czym wspomniałaś, żeby zainwestować bardzo duże pieniądze, prawda, w pomoc amerykańskiego coacha, czy jak go zwał. Okej, super. Czy co w takim razie było dla Ciebie wyzwaniem jeszcze przy rozwoju biznesu online, skoro spotkałyśmy się później w Mastermindzie w tym roku? Tak, no wyzwań było sporo. Ja jeszcze tak nawiążę do tego, co powiedziałaś, że zdecydowanie, Justyno, tutaj ta odwaga, ta wiara w siebie, to moje działanie, inwestycja, to są chyba takie słowa kluczowe, które w ogóle chyba od zawsze prowadziły mnie przez życie. No bo wiesz, nie jest prostym przyjechać z innego państwa, prawda, i gdzieś tam zaczynać tutaj wszystko od nowa. Świadoma decyzja po studiach, które też akurat kończyłam w Szkocji, no nie pada decyzja tego, że z ówczesnym moim chłopakiem, obecnym mężem, wracamy do Polski, bo czujemy, że mamy w sobie takie frywolne dusze i wiesz, chcemy zobaczyć więcej, gdzieś tam spróbować czegoś innego, więc myślę sobie, że właśnie ta odwaga, ta wiara w siebie, ta intuicja, działanie, inwestycja, to są też takie słowa kluczowe. Natomiast, no wiesz, co można by powiedzieć, z czym miałam wyzwania? No, wyzwania miałam z tym, że wtedy, kiedy przyszedł okres pandemii, czyli rok 2020, okazuje się, że no, moje szkolenia metody Silwy są zatrzymane, bo hotele są pozamykane, więc tutaj jakby następuje, można by powiedzieć, taki minimalny krach. Organizacja, której ja podlegam, zastanawia się, jak to w ogóle, co z tym zrobić, jak tutaj z tym zadziałać, czy można to przenieść do online'u, czy nie, więc ja też jestem w jakimś tam chwilowym zawieszeniu.
No ale wiesz, też może nie uwzględniłam tego, ale ja w dużej mierze na początku tego swojego online'u wymieniałam po prostu czas na usługę z klientem. Mhm. I w pewnym momencie po prostu no, ci klienci przychodzili i ja tutaj mając w domu, wiesz, dwójkę dzieciaków, rzeczywiście czułam się, że ja chyba pracuję tak, jakbym była na etacie. Fajnie, że jestem w domu, prawda? Fajnie, że nie mam jakichś tam kosztów związanych z wyjazdem, nie trzeba tankować auta, nie trzeba stać w korkach i tak dalej, i tak dalej. I to było na pewno bardzo fajne i uwalniające, no ale pomimo tego, że ja prowadziłam grupy coachingowe i tutaj była fantastyczna, można by powiedzieć, teraz już wiem, mówiąc twoim językiem, taka oferta półskalowalna, prawda, dla moich klientów, no to gdzieś tam ci klienci mnie przetłaczali. No i przychodzi indywidualni. Ja bardzo sobie ceniłam tą pracę, byłam bardzo wdzięczna, ale no, nie miałam czasu na rozwój firmy z perspektywy marketingu. Chciałam tworzyć produkty, miałam pomysły na to, ale nie było tego czasu. No każdy z nas ma taką samą ilość czasu, prawda? No i wiesz, przychodzi ten rok 2020, nagle robi się taki wysyp ofert i wszystkiego, co chyba było dostępne offline'owo w internecie i zauważam, że trzeba coś robić inaczej. Już bycie w internecie i nawet poleganie na światowej sławie marki no nie wystarcza. I tutaj rzeczywiście wtedy można by powiedzieć też jakieś tam może i mniejsze czy większe pieniądze inwestuję w po raz kolejny w rozwój, bo i uczę się Instagrama, i uczę się YouTube'a. No i gdzieś tam, prawda, chcę... Chyba na tym YouTubie całkiem nieźle Ci też wychodzi, prawda? Tak, tak. YouTube mi się rzeczywiście fantastycznie udał. Rzeczywiście tutaj, no, myślę, że już parę tygodni i 10-tysięczna społeczność super. Się zbierze. Także to jest naprawdę taki super rezultat. No i wiesz, Justyna, i widzę, że... Słyszę, ludzie mówią o automatyzacji, o skalowaniu i ja tak sobie myślę, och, warto by się było tego nauczyć. No i zadziewa się tak, że byłam wtedy akurat w bardzo fajnym też mastermindzie po tym programie tego amerykańskiego coacha, ale przyszedł taki moment, że miałam wrażenie, że ja już po prostu dostałam od tej grupy mastermindowej wszystko, co potrzebowałam. No i to też jest taka trudna decyzja, prawda? Odejść z bardzo fajnej grupy, w której się rozwijałam, w której oczywiście już były też fajne relacje. No i właśnie na jesień tamtego roku podejmuję decyzję, że jednak odchodzę z zamysłem, że chciałabym znaleźć fajną grupę mastermindową dla osób, które są mniej więcej na podobnym poziomie biznesowym jak ja, od których nauczę się właśnie tej automatyzacji, tej skalowalności produktów. Chciałam też się bardzo nauczyć newslettera, który u mnie zawsze gdzieś tam był, ale po mastermindzie z Tobą wiem, że nie był rzeczywiście prowadzony i doceniany, ten mój subskrybent nie był doceniany przeze mnie. No i widzisz, co ja tutaj dużo będę mówiła, dużo o tym myślę, kieruję swoją uwagę na to, żeby po prostu taki mastermind znaleźć, no i ja to zawsze mówię, że tak jak chcesz, to czasami trzeba poczekać, trzeba poczekać na to, żeby się coś pojawiło na Twojej ścieżce życia. Trafiam do Ciebie, wyobraź sobie, że słyszę Twoje imię w internetach wymieniane tam przez kogoś i idę na Twój Instagram i tam zostaję. No i tak się zadziewa właśnie, że w międzyczasie jeszcze zdążyłam Cię zaprosić do swojej grupy biznesowej, tak, którą prowadzę z koleżanką, a potem jestem u Ciebie w relacji, Ty zapraszasz na swój mastermind i ja mówię, jest moja spełniona intencja, ona się pojawia. I rzeczywiście pojawiła się, no i myślę sobie, że to było no, jedna z lepszych inwestycji rozwojowych w tym roku, jeśli chodzi o rozwój mojej firmy. Bardzo, bardzo fajnie. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy mogę właśnie pomóc w tym swoim obszarze, bo to jest to, co opowiedziałaś przed chwilą, to budowanie modelu biznesowego, który jest bardziej skalowalny, który uwalnia czas, w którym przestajesz wymieniać ten czas na pieniądze i wtedy rzeczywiście masz prawdziwą wolność, niezależność w biznesie i to dla nas, dla mam tych dzieci jest na wagę złota. Tak. I wiele tutaj podobieństw, wiesz, słyszałam, kiedy Ty mówiłaś do tej swojej historii. Po pierwsze, to, że kiedy rodzi się dziecko, to zmienia się wszystko i te priorytety stają nam na głowie. To jest bardzo, bardzo częsta sytuacja, zapewne też i u Twoich klientek. No i po drugie, że później jednak
przychodzi też taki moment, kiedy rozwijamy jeszcze już własny biznes, w którym sobie uświadamiamy, że hej, nie tak to miało wyglądać właśnie, że przecież miałam pracować w swoim biznesie mniej, miałam sama być sobie sterem, żeglarzem i okrętem, a tymczasem gdzieś tutaj nie mogę zrezygnować ze spotkania, spotkania mi się, sesje mi się nawarstwiają, jestem przykuta do biurka, dziecku mogę rzucić co najwyżej jakoś w korytarzu cześć i to nie o to mi chodziło. Tak. I fajnie, fajnie, że o tym wszystkim mówisz, bo to są wyzwania, które łączą wiele, wiele kobiet i warto o nich mówić, że da się z nich wyjść, tak? Tak jak ty jesteś tego najlepszym przykładem, że właśnie zmieniłaś w dużej mierze już ten swój model biznesowy, to znaczy zmieniałaś go wielokrotnie, tak jak opowiedziałaś w trakcie rozwoju swojej firmy, ale że do tego dążysz właśnie, żeby uwalniać ten swój czas i żeby mieć możliwość zarabiać więcej, tym samym pomagać też większej liczbie osób, bo wydaje mi się, że to jest taki bardzo niedoceniany aspekt biznesu online, o którym właśnie nie mówi się tak szeroko, że no właśnie, bo pomagając stacjonarnie, masz zamknięte grupy warsztatowe, masz 20 osób w sali, nie wiem, nawet 100 osób w sali, ale prowadząc działalność online, masz możliwość wpływania na tysiące. Masz możliwość wpływania na tysiące. I to jest piękne. I wydaje mi się, że właśnie fajnie by było, gdyby o tym, co ty robisz, usłyszało jeszcze więcej osób, bo tak jak opowiedziałaś w swojej historii, dużo już wykonałaś pracy w tym obszarze, ale głównie za granicą naszego pięknego kraju, prawda? Poprawnie, jeżeli się nie mylę, ty już z metodą Sylwy wkraczasz także na rynek nasz polski, i chcesz to, co robisz, jakoś bardziej spopularyzować. Czy tak jest rzeczywiście? Zgadza się, Justyno. No i tutaj rzeczywiście nawet praca w Twoim mastermindzie pomogła mi poukładać sobie to wszystko strategicznie. Ja Ci powiem tak w sekrecie, słyszę tutaj pewnie mnóstwo osób, że no ja sobie troszeczkę tą moją manifestację tak manifestowałam na zasadzie takiej, że no fantastycznie by było mi tą metodę Sylwy również rozwijać w języku polskim, no bo skoro mówię po polsku, no to fajnie by było mi się, prawda, jakby rozrosnąć na ten rynek, no i okazało się, że no nielubiana przez wielu z nas niestety pandemia w jakiś tam sposób pomogła mi, aby realizacja właśnie tego celu poszła w tym kierunku. Także jak najbardziej, oczywiście oferta, bo od tego roku tak naprawdę jest kierowana również do rynku polonijnego, no i rynku polskiego. Super. Kasia, no właśnie, więc to jest coś, co mnie niesamowicie do Ciebie przyciągnęło, bo wiesz, to jest może coś, czego ja dopiero niedawno zaczynam świadomie używać, w sensie zaczynam świadomie słuchać swojej intuicji. Przez długi okres w swoim biznesie, wiesz, trochę ją tłamsiłam i myślę, że wielu niestety przedsiębiorców to tak robi, tak? Że oj, muszę tutaj bardzo ciężko pracować, muszę to tak robić, bo inni to tak robią. Ja nie mogę tego zrobić inaczej. I nawet nie słuchamy tego, co ta intuicja ma nam do powiedzenia. I w momencie, kiedy właśnie pozwoliłam sobie na taki większy luz, zaczęłam trochę bardziej nad tą swoją świadomością pracować, mimo że nie znam dokładnie Twojej metody, to zauważyłam już bardzo, bardzo no niesamowite rezultaty, ogromne rezultaty. W zasadzie wszystko się zmieniło i dlatego właśnie chciałam właśnie z Tobą współpracować w ramach trzeciej edycji programu AFP i myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, Kasiu, co dokładnie w trakcie tego swojego modułu eksperckiego w AFP będziesz przedstawiać, będziesz robić. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć więcej, czym w ogóle jest ta metoda Sylwy, na której się opierasz. Jak to dokładnie działa dla tych osób, które właśnie w ogóle są, wiesz, takie, że ej, ale to jest czary-mary, hokus-pokus, to jak byś mogła im przybliżyć?
Tak, więc mój moduł właśnie w Twoim AFP będzie nosił tytuł Wykorzystywanie tych zasobów naszego umysłu, siły, intuicji w biznesie. To jest bardzo połączone. Ja może podam to na przykładzie, na początku, zanim w ogóle rozwinę tak dokładnie, co to jest, bo myślę sobie, że takie kruczki zostawię, Justyna, jednak dla Twoich klientów wiadomo. W tym AFP. Więc no ja podam przykład. Myślę sobie, że chyba bardzo życiowy i myślę, że zarówno i Ty miałaś takie przykłady w swoim życiu i każda osoba, która pracuje dla siebie w biznesie, bo popatrz. Można by powiedzieć, że czasami, prawda, mamy przygotowaną kampanię sprzedażową na tip-top. Jakby wszystko nam świetnie hula, prawda? Mamy piękne właśnie przez Ciebie proponowane jakieś tam super oferty sprzedażowe, landing page porobione i tak dalej. Jakby wszystko jest super ekstra pod względem technicznym, no ale właśnie brakuje nam tej wiary w siebie, żeby mówić na przykład o tym produkcie, prawda? Albo żeby wczuć się tak naprawdę w siebie i zastanowić się, no dobrze, no to jak ja mogę tą kampanię poprowadzić? Bardzo powiedziałaś mądrą rzecz, wydaje mi się, nie tak też jak ktoś mi mówi, ale trochę po swojemu, w oparciu o moje mocne strony, o moją energię, bo przecież nie oszukujmy się, ale w wielu procentach nasze produkty są kupowane w związku z naszą ekspertyzą, kompetencjami, ale też dlatego, że nas się po prostu lubi, że do nas czuje się fajne wibracje, prawda? Ja to doskonale pamiętam, kiedy zdecydowałam się bardzo szybko na Twój mastermind, bo pomyślałam sobie, Justyna mnie na pewno zrozumie, to jest bardzo podobny kontekst rzeczywistości, podobne wartości i bardzo czuję jej energię. A poza tym, jak wszystko czytam, co ona tam wypisała, czego ja się nauczę, no to jest super. I ja myślę, że właśnie to jest bardzo ważne w kontekście tego, co ja robię. Że ja uczę na bazie tego, co jest w nas. To wszystko, czego ja uczę, my mamy ze sobą od momentu w sobie, od momentu urodzenia. Tylko o tym się głośno nie mówi. Niestety szkoła nas tego nie uczy. No i właśnie bardzo często jakby wsłuchujemy się w takich ekspertów, prawda, którzy gdzieś tam mówią, a zobacz, zrób to tak, 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 zobaczysz rezultat, będzie to wyglądało tak, a zapominamy tak naprawdę wsłuchać się w siebie i zastanowić się, no ale ja może o tym produkcie mogę powiedzieć trochę inaczej. Może ja właśnie tutaj, kiedy widzę, że ta kampania sprzedażowa do końca mi nie idzie, skorzystam z tego, co czuję całą sobą, prawda? Ale ta logika nie do końca mi to podpowiada. Więc no ja mam takich przykładów mnóstwo. Chociażby mój ostatni przykład z przedsprzedaży, którą akurat też dobrze znasz, bo obserwowałaś. Kiedy okazuje się, że w czerwcu właśnie robię kurs przedsprzedaży, kursu metody Silwy na język polski, no mam, że tak powiem, na bakier z Facebookiem, bo nie mogłam na ten moment, prawda, korzystać właśnie z Ads Managera, czyli z reklamy. No i zagwozdka, co tu robić i tak dalej, natomiast okazuje się, że fantastycznie w sposób organiczny ta przedsprzedaż mi idzie, bo gdzieś tam, można by powiedzieć, afirmuje się też trochę w taki sposób, że tutaj nie ma opcji, ja na pewno sobie, prawda, ileś tam tych miejsc zamówię. Więc myślę sobie, Justyna, że mój moduł jest bardzo inspirujący pod tym względem, że on nie tylko inspiruje, ale też pokazuje krok po kroku właśnie, jak zmienić w sobie te różnego rodzaju przekonania, blokady, które my mamy na temat siebie, żeby nauczyć się po prostu mówić o tej ofercie lekko i przyjemnie, tak jak Ty zawsze mówisz. Ja osobiście nigdy nie miałam jakichś trudności i blokad w kontekście tego, żeby nie umieć mówić o swoim produkcie, prawda? Bo i ta moja wiara w siebie, nad którą codziennie pracuję i przede wszystkim wiara w mój produkt, pozwalała mi zawsze sprzedawać te produkty z łatwością. Były różnego rodzaju inne zagwozdki, prawda? Tak jak tutaj Ci opowiadałam, była ta kwestia czasu, wymiany tego klienta, prawda, za ten czas, ale od samego początku z łatwością zawsze mówiłam o swoich produktach. Wiedziałam, że tutaj ja potrzebuję wierzyć w ten produkt. To też było super, że on bardzo ze mną zawsze rezonował, bo to trochę jest taki mój konikt, nie tylko profesjonalny, ale rzeczywiście w jakiś sposób połączony ze stylem życia. No i właśnie warto korzystać z takich zasobów, z takiej wewnętrznej mądrości, która mówi nam, a spróbuj tak, może też warto. Miej tutaj wszystko dopięte strategicznie, bo no nie oszukujmy się, prawda, bez planu, bez strategii, bez sformułowania grupy docelowej, trochę będzie się ten miszmasz zadziewał w naszych strukturach biznesu, ale jakby uwierzmy w siebie bardziej, pokażmy tą swoją energię tym naszym klientom i trochę wsłuchajmy się w siebie, bo co ja jeszcze tak sobie bardzo cenię, co jest związane z tą intuicją, którą gdzieś tam można by powiedzieć uczę krok po kroku,
to też to, że my wręcz potrzebujemy jej teraz słuchać. Żyjemy w świecie tak przebodźcowanym, żyjemy w takiej gonitwie dnia codziennego, prawda, że no jak my mamy w ogóle się tutaj w siebie wsłuchać, że to jest gdzieś pozatracane, więc nie o tyle pokazuje krok po kroku, jak tą intuicję w sobie obudzić na nowo, ale również edukuje na ten temat, jaki to jest bardzo ważny aspekt właśnie w naszym życiu i w biznesie. Mm-hmm. Bardzo, bardzo ważne rzeczy tutaj powiedziałaś, Kasiu. I słuchaj, fajny przykład właśnie z tą kampanią sprzedażową, bo to jest coś, co się bardzo często zdarza, że kampania jest przygotowana strategicznie od A do Z, że tu mamy plan, tu mamy coś tam, tu posty będą na Facebooku, tu będą reklamy, ale coś nie trybi. Tak. I często tym brakującym elementem jest właśnie to, czego uczysz. I ja uważam, że to można bardzo fajnie pogodzić. W sensie podam Ci, jak ja na przykład tego używam. Jak ja używam zarówno strategii, jak i właśnie staram się już teraz bardziej świadomie korzystać z intuicji, że po prostu mam plan i jestem otwarta na zmiany w każdym momencie. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Mam plan i jestem otwarta na zmiany. Tak. I często, gdyby nie te zmiany, to wiesz, to musiałabym na jakiejś ofercie postawić krzyżyk. Że tutaj, o, to nie działa, co sobie zaplanowałam. Natomiast fajnie, że już nauczyłam się szukać tych pomysłów w sobie, bo to jest właśnie kolejna ważna rzecz, którą powiedziałaś. W pewnym momencie w swoim biznesie trzeba przestać opierać się na szablonach. Przestać opierać się na tym, czego uczą cię wszyscy guru. Trzeba znaleźć swój indywidualny sposób na rozwój biznesu, bo on zawsze będzie troszeczkę inny u każdego. Nie ma dwóch dokładnie takich samych dróg, takich samych ścieżek, bo nie ma dwóch dokładnie takich samych ludzi, nie ma dwóch dokładnie takich samych grup docelowych, idealnych klientów, dwóch dokładnie takich samych ofert, więc kopiowanie czegoś, co u kogoś działa, może do pewnego bardzo, bardzo początkującego momentu w biznesie wystarczy, ale jeżeli chcesz rzeczywiście ten swój biznes rozwijać w pełni i przede wszystkim też go kochać, cały czas go kochać, żeby był w zgodzie ze sobą, to musisz wyjść ponad szablony i schematy. Bardzo się cieszę, naprawdę, Justyna, że powiedziałaś to i że usłyszałam to z swoich ust, bo właśnie o to chodzi, jakby chodzi o to, żeby być otwartym na zmiany, prawda, żeby też móc się wczuć w siebie, bo zobacz, w jaki łatwy sposób nawet intuicja może nam pomóc zawrzeć pierwszą relację z naszym potencjalnym klientem, przecież ty wyczuwasz poprzez sposób mówienia danej osoby, tego czy masz przeczucie, czy będzie ona zaangażowana, czy nie, czy ja chcę z taką klientką pracować, czy nie. Prawda? Ktoś może to nazwać, a to może być mylne, pierwsze odczucie. Ja raczej z doświadczenia i studiowania tej tematyki powiem, że nie, że to pierwsze wrażenie z reguły właśnie nam bardzo dużo mówi o tym, czy warto wejść w dany projekt, czy być może warto postawić właśnie granice i nauczyć się na przykład, w jakiś sposób uwalniać swój czas poprzez to, że okej, powiem temu klientowi, że troszeczkę zasady naszej współpracy się zmieniły. To jest to, co mnie bardzo uwalniło w tym roku po Twoim mastermindzie, prawda? I pomimo tego, że gdzieś tam, można by powiedzieć, w niektórych kwestiach zwiększyłam swoje ceny, w niektórych zostawiłam, ale postawiłam granice, bo właśnie poczułam, że no nie, byłam wszędzie i to chyba było za dużo tego. Także, także tak, jeśli mogę, to chciałabym tylko może taki króciutki, bardzo spektakularny, wydaje mi się, też przykład z promocji tych moich kursów metody SEO na rynku anglojęzycznym. Przykłady są tym, co wiesz, tak, wszyscy lubią najbardziej. Tak, więc wyobraź sobie, że właśnie rozwijam te kursy metody Sylwy na rynku polskim, no anglojęzycznym, bo nie polskim, przepraszam. I to jest właśnie rok 2015. I wiesz, właśnie cały czas mam gdzieś to skupienie na to, jak ja mogę to zrobić. Wiadomo, wiem, że mam reklamę, bo już były. Wiem, że mogę iść na spotkania networkingowe, no bo chodziłam, uczęszczałam, to był gdzieś tam w trakcie tego stacjonarnego biznesu u mnie sprawdzony sposób. Ale nagle właśnie, słuchaj, poprzez sen przychodzi do mnie taki obraz, śnią mi się po prostu media. Naprawdę śnią mi się media, widzę telewizję, widzę siebie, jak gdzieś tam, wiesz, siedzę na jakimś hotelu w słuchawkach radiowych. No i zinterpretowałam to w taki sposób, właśnie intuicyjnie można by powiedzieć, że aha, to jest chyba pewien symbol i znak,
żeby otworzyć się tutaj na współpracę medialną. No i właśnie szykuję sobie ofertę i powiem Ci, jak leciało, co tylko znalazłam w internecie przez tego mojego maila. Wysyłałam, no i okazuje się, że jest zaproszenie na rozmowę do radio, to są takie moje początki i właśnie w kontekście promocji mojego pierwszego seminarium, które odbyło się prawie 7 lat temu, bo to była końcówka listopada 2014 roku. I zobacz, Justyna, trafiam tam na tą rozmowę i w trakcie tej rozmowy redaktor, nie wiem, czy to się nazywa naczelny radia, ale osoba, która ma dużo do powiedzenia w tym radio, bo ta osoba ze mną rozmawiała, w trakcie przerwy zadaje mi pytanie, czy chciałabym mieć tutaj w tym radio własną autorską audycję radiową. Wow. Więc to jest, Justyna, coś, co ja tak bardzo często powtarzam, bo przez to właśnie, że ja tak chciałam bardzo otrzymać jakąś, prawda, wiadomość od tej mojej, powiedzmy, intuicji. No w ogóle szukałam różnych dróg promocji, nagle okazuje się, że trafiam właśnie do tej stacji radiowej, że tam się właśnie zadziewa taka i nie inna sytuacja. I ja przez rok, bo potem jakby świadomie już, kiedy urodziła się moja córka, potrzebowałam zrezygnować z tej współpracy, mogę o tej metodzie Silwy mówić rzeszą ludzi. I nie tylko, bo tam też miałam okazję prowadzić audycję w języku polskim. To jest spektakularny przykład, naprawdę. Tak, to jest bardzo naprawdę spektakularny przykład. Tych przykładów rzeczywiście trochę jest w moim doświadczeniu, ale tak jak mówię, to jest właśnie ta kwestia tej wiary, prawda? I oczekiwania, że może warto postąpić trochę inaczej. Dobrze, Kasiu. To brzmi, wiesz, super, tylko co powiesz, wiesz, takim osobom, które właśnie są w takiej sytuacji, że tej intuicji nie są nauczone słuchać, że w ogóle nie wiedzą, jak nawet u siebie jakoś obudzić ten wewnętrzny głos, jak w ogóle sprawdzić, czy to, co nam może się wydaje, to jest właśnie dobry krok, to jest ta intuicja, czy to może tylko mi się wydaje, że ona mi coś podpowiada. Czy masz jakieś rady takie dla totalnie początkujących, którzy chcieliby zgłębić troszkę u siebie sposób działania w zgodzie z intuicją? Jasne. Na początku może powiem, że ta intuicja właśnie jest z nami od urodzenia. To jest nasza taka wewnętrzna mądrość i właśnie bardzo często przez ten świat, w który wchodzimy jako dorośli, świat pełen obowiązków, zobowiązań, prawda, jakichś tam logicznych aspektów, powoduje, że właśnie zatracamy w sobie tą naszą wewnętrzną mądrość. Bardzo często intuicja jest nazywana takim, wiesz, przeczuciem, uczuciem. Ja zawsze lubię mówić, że to jest takie uczucie na zasadzie wiem, że wiem, ale nie wiem, skąd wiem to, co wiem. To jest takie zagmatwane, ale to ciężko wytłumaczyć w ogóle właśnie w takim aspekcie empirycznym, prawda? I logicznym. Natomiast no, myślę sobie, że najważniejszą i chyba taką wskazówką, z którą chciałabym się nawet i podzielić tu z Tobą, Justyno, i z Twoimi słuchaczami, to, żeby na pewno zatrzymać się w biegu swojego dnia. Naprawdę, żeby mieć takie przekonanie, że to nie jest tak, że w tym świecie biznesu mi się odpoczynek należy, tylko że on jest jedną z głównych potrzeb, żebym ja zregenerowała właśnie i ten swój umysł, i to swoje ciało, czy ktoś powie, i to swoją duszę, żeby właśnie nabrać dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje, zatrzymać się i wsłuchać się właśnie w siebie. I teraz jak to zrobić? Ja myślę, że jeżeli się zatrzymamy i trochę znajdziemy więcej tego balansu i tej harmonii w naszym życiu, to wtedy można iść głębiej i dalej. I o tym właśnie będę mówiła u Ciebie w modułach w Twoim programie AFP. Ale myślę sobie, że my jako osoby przedsiębiorcze, osoby, które pracujemy dla siebie, które, no sama wiesz, mamy tyle projektów do zrealizowania, albo bardzo często nakładamy sobie na głowę za dużo. Nie wysypiamy się porządnie, nie mówiąc o tym, że nawet już, prawda, nie odżywiamy tego swojego ciała tak jak trzeba, no to ja proponuję, tak apeluję naprawdę dość dosadnie, żebyśmy no, zmienili to przekonanie na temat odpoczynku i tego relaksu, że to jest coś, co mi się należy, że ja potrzebuję sobie po prostu zapracować, że takie polskie, prawda, też przekonanie, że jak ja siedzę na tapczanie, to na tapczanie siedzi tylko leń. Totalna bzdura, prawda? Żebyśmy właśnie nauczyli się, że ten odpoczynek jest kluczowym czynnikiem tego, żeby przede wszystkim zregenerować siebie. I właśnie wtedy ja jestem w stanie zacząć pracę
nad tą swoją wewnętrzną mądrością, nad wzbudzaniem sobie właśnie tej kreatywności, tych wszystkich zasobów, które znajdują się w naszym umyśle, tylko trzeba na początku się na ten temat doedukować, wiedzieć, że tam takie pokłady w nas istnieją, a potem już właśnie jak to zrobić, przekażę, myślę, super, Twoim uczestnikom w trakcie swojego kursu. Myślę, że to jest już bardzo ważne i to jest niestety coś, co wiele osób właśnie nie potrafi tego zrobić, tak? Tak jak powiedziałaś, wiele osób nawet nie potrafi wykonać tego pierwszego prostego kroku, żeby się zatrzymać. Tak. Ja powiem Ci szczerze, że miałam ostatnio właśnie znowu rekrutację do Mastermindu, do drugiej edycji tego Mastermindu, w którym Ty byłaś. I prowadziłam warsztat, na którym była klientka, która jest bardzo zajęta. Pracuje po 12 godzin dziennie, tak? I ona mówi, że bardzo by chciała wziąć udział, ale nie ma czasu. Powiedziałam jej, że tym bardziej powinnaś wziąć udział, ale wiesz jak to jest, nie zmusisz kogoś do podjęcia takiej decyzji, bo to jest też to, co poruszyłaś, takie dosyć wbudowane przekonanie, zwłaszcza u nas w Polsce i powiem Ci szczerze, że ja tylko kiwałam głową, jak mówiłaś, bo ja sama w sobie takie przekonanie miałam i ja wiem, że nasi rodzice nie robią tego świadomie, oczywiście, ale moja mama też zawsze, ona się krząta, ona nie siedzi. Jak ona siedzi, to zaraz, wstanę, coś porobię. No nie można tak siedzieć, prawda? Mamy coś takiego wbudowane. U mnie też się to jeszcze czasami odzywa. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, którą Ty powiedziałaś, żeby nauczyć się zwalniać. Żeby w ogóle nauczyć się zwalniać. I rozumiem, że to jest w pewien sposób też fundament tej metody Sylwy, tak? Właśnie ten stan rozluźnienia. Tak, stan rozluźnienia jest jakby fundamentem tego, na bazie czego właśnie uczymy, jak po prostu iść w życiu po swoje, jak odnaleźć w sobie swój potencjał, jak go odkryć tak naprawdę bardziej, bo on w nas jest, jak wykorzystywać to wszystko, co jest właśnie w naszym umyśle, w tej części podświadomej, świadomej, w naszym mózgu. No i tutaj to się wszystko nam pięknie właśnie łączy z tym aspektem serca, tej intuicji i to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo sama miałam okazję wykładać nieraz metodę Sylwy w strukturach firm dość dużych tutaj dublińskich i czasami naprawdę miałam takie wrażenie, że takie proste rzeczy, o których się wie, powodują ten tak zwany moment aha, że tym menadżerom pierwszego stopnia otwierają się buzie i po prostu zdają sobie sprawę, uświadamiają sobie, że przecież to moje życie na tym nie polega. Fajnie jest znaleźć ten balans. Ja wiem, że to jest trudne w naszym świecie i tak jak powiedziałaś, jesteśmy też pełne ambicji, prawda? Też myślę sobie, że system w ogóle polski jest taki dość skoncentrowany na to, aby gdzieś tam iść do góry, wspinać się na te szczeble kariery i to jest okej, ale myślę sobie, żeby właśnie znaleźć w sobie też takie zrozumienie dla siebie, że ja po prostu potrzebuję zwolnić i odpuścić sobie niektóre rzeczy i tak jak Ty powiedziałaś, być otwartym na zmiany, bo wtedy właśnie spontanicznie różnego rodzaju pomysły będą przychodziły do mojej głowy, a ja z łatwością będę je wykonywała, co jestem przekonana będzie się odzwierciedlało w naszej sprzedaży chociażby. Super, super Kasia, jestem już teraz bardzo podekscytowana na Twój moduł w ramach AFP. Szkoda, że on będzie dopiero właśnie we wrześniu przyszłego roku, ale spokojnie, przedtem będą w AFP inne atrakcje. Zgadza się. Kasiu, dobrze, no to wiemy już trochę przynajmniej, od czego w ogóle zacząć z tą intuicją i dlaczego to jest takie ważne. Podałaś kilka spektakularnych przykładów odnośnie tego, co się może zmienić na dobre, na lepsze i jak naprawdę Twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej w momencie, kiedy zaczniesz tej intuicji słuchać. Sama jesteś świetnym tego przykładem, jak Ty świadomie to robisz i bardzo fajnie. Że to Ci tak wychodzi i cieszę się naprawdę bardzo, że będziesz współtworzyć AFP w kolejnej edycji. Natomiast teraz już przejdźmy do powoli końca tego odcinka podcastu, w którym chciałabym poruszyć tak naprawdę dwie kwestie. Po pierwsze, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jeżeli komuś nie wystarczy ten odcinek podcastu, gdzie może się zanurzyć głębiej w Twoje treści, gdzie Cię może spotkać, nawiązać z Tobą kontakt? No i po drugie, czy masz jakiś prezent dla słuchaczy podcastu Mały Biznes, Wielkie Efekty? Jak najbardziej. Myślę, że takim głównym odnośnikiem tego wszystkiego, co robię, oczywiście na rynek polonijny, polski, jest moja strona internetowa,
osobne.ie. Ja jak zaczynałam tworzyć struktury Justyna swojego biznesu, to właśnie przekazywałam takie motto na zasadzie życia pełnią życia, stąd ta nazwa od tego słowa amerykańskiego awesome, czyli myślę sobie, że tutaj być może będzie można podlinkować to Twoim słuchaczom, natomiast no jak najbardziej, fajnie by było przed wejściem w struktury AFP troszeczkę z tą tematyką się zapoznać, więc no tutaj z wielką wdzięcznością, że jestem u Ciebie na kod Italiana Marketing. Pomyślałam sobie, wiesz, o trzech produktach, które mogą bardzo być fajnym wprowadzeniem do tego wszystkiego, co będziemy się bardziej uczyć właśnie w AFP. Jest to kod, który daje 20% zniżki i są to trzy szkolenia, Justyna. Jedno szkolenie o tytule Wykorzystaj zasoby umysłu i moc intuicji w biznesie, czyli można by powiedzieć bardzo podobne, taki wstęp do tego wszystkiego, co będzie bardzo u Ciebie pogłębiane, więc polecam osobiście to szkolenie na zasadzie takiego wprowadzenia. Jeśli ktoś właśnie tutaj ma różnego rodzaju blokady i gdzieś tam nie może sobie poradzić z tymi blokadami odnośnie tego, żeby częściej się być może pojawiać w sieci, z łatwością mówić o tej sprzedaży, to też mam bardzo fajne szkolenie na temat tego, jak nie wierzyć we wszystko, co myślimy o sobie. I tutaj rzeczywiście to jest fantastyczne szkolenie, bo tutaj tak dopowiem, że my zawsze działamy w taki sposób, jak o sobie myślimy. No i tutaj można by było postawić kropkę. Więc ja tutaj podwalam, prawda, jakby te założenia, żeby nie wierzyć we wszystko, co o sobie myślimy. No i właśnie w celu tego zatrzymania, o którym rozmawialiśmy, tego relaksu, to jest absolutny mój bestseller tego roku. Autorski niezbędnik medytacyjny, który zawiera 7 medytacji na każdy dzień, właśnie ukierunkowane na świat przedsiębiorczy. Super. Fantastyczny naprawdę niezbędnik medytacyjny ze specjalnie napisaną muzyką pod ten mój niezbędnik. Świetne zeszyty pracy, wszystko dodatkowo jest ładnie opisane, czyli dlaczego na przykład medytacja koncentracji, warto ją praktykować regularnie, na co ona nam wpłynie. Także to jest absolutny hit tego roku i tutaj czy to pakiet podstawowy, czy pakiet rozszerzony, na te dwa pakiety również jest zniżka 20% off. No i Justyna, no wiesz, nie byłabym sobą, gdybym nie nawiązała do mojego newslettera. Bardzo dobrze. Na temat którego się nauczyłam, którego uczyłam się tak naprawdę u Ciebie i wiesz co, specjalnie pod to nasze spotkanie zmieniłam, że tak powiem, lead magnet. Super. I włożyłam tam bardzo fajną, tak mi się wydaje, też podsumowującą być może i to nasze dzisiejsze spotkanie, prezentację, świetnie nagrana, bardzo fajna jakość, na temat realiów prowadzenia biznesu online, na moim życiowym przykładzie. Jest to prezentacja z 3 lat do tyłu, którą przeprowadziłam właśnie w jednej z grup networkingowych, ale naprawdę taka fajna prezentacja, bardzo życiowa, która pokazuje plusy i minusy prowadzenia biznesu online z perspektywy mamy dwójki dzieci. I myślę sobie, że to będzie bardzo fajne, także zapraszam. Newsletter. Case study jest najlepsze. Jest najlepsze, tak. Newsletter osobne.ie i myślę sobie, że tutaj taka dodatkowa inspiracja. Super. Super. Ja tylko wszystkich tutaj słuchających od razu uspokajam, że linki zamieścimy w notatkach do tego podcastu. Nie ma potrzeby sobie tego adresu nigdzie zapisywać. Można wejść w notatki do tego odcinka, to będzie italianamarketing.pl/39. To będzie wywiad z Kasią Ostasz. Kasiu, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o Twojej historii, za to, czym się tutaj podzieliłaś z nami, bo Ty właśnie mówisz, że dla Ciebie może to są już rzeczy oczywiste. Gwarantuję, że dla wielu naszych słuchaczy to jest coś przełomowego, bo oni nawet nie wiedzą, że można inaczej, bo tak jesteśmy głęboko w tej kulturze. Wiesz, tak jak powiedziałaś, pięcia się w górę, szybciej, szybciej. I niestety, a może stety, duża praca przed nami, żeby to zmienić, dlatego wiesz, ja bardzo, bardzo kibicuję temu, co robisz, to jest bardzo w zgodzie ze mną i cieszę się, że będziemy łączyć siły, jeszcze raz powtórzę, w ramach programu AFP, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto już właśnie w trakcie rozmowy z Kasią nie może się doczekać,
AFP, to można też wskoczyć od razu na italianomarketing.pl/AFP. Tam już lista oczekujących odmierza czas do startu naborów do edycji i na początek są jak zawsze najlepsze warunki. Kasiu, tymczasem ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to jeszcze raz, że się z nami tym wszystkim podzieliłaś. Twoja historia niesamowicie inspirująca i sama jesteś żywym przykładem tego, o czym uczysz. I to super, bo właśnie takich praktyków chcemy wokół nas. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Bardzo dziękuję, Justyna, i pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie. Z Dublina. No i już po rozmowie. Mam nadzieję, że podobała Ci się ona i właśnie spojrzałaś troszeczkę inaczej na możliwości rozwoju swojego biznesu. Spojrzałaś na nie w ten sposób, że rzeczywiście istnieje inna droga niż bycie wciąż zapracowanym, niż rozwijanie biznesu szablonowo. Pewnie już też czujesz, że odpowiedzi na to, jak to robić, jak rozwijać swój biznes, dla każdej osoby mogą być inne. I co więcej, to Ty te odpowiedzi masz w sobie. Nikt dla Ciebie ich nie wygeneruje i nie przedstawi na złotej tacy. Całe szczęście jednak można się wspierać pomocą mentorów w tym, żeby szybciej szukać tych odpowiedzi w sobie. I właśnie to robimy w ramach programu rozwoju biznesu online AFP. Wiem już, że zapisy do tego programu ruszają 7 grudnia. To już niedługo. I jeżeli chcesz w pierwszej kolejności dostać informację o tym, że właśnie te zapisy ruszyły, to już teraz wejdź na stronę italianamarketing.pl/AFP. Tam zapiszesz się na listę powiadomień i otrzymasz właśnie w pierwszej kolejności wszystkie niezbędne informacje, aby do nas dołączyć. To jest o tyle istotne, że w programie obowiązuje limit miejsc i no właśnie, warto być jedną z osób, która wie jak najwcześniej o tym, kiedy drzwi się otworzą do programu, dlatego też, że na początku są zawsze najlepsze warunki na dołączenie. Ja już tymczasem się żegnam z Tobą. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten odcinek dał Ci do myślenia i że cieszysz się podobnie jak ja, że Kasia będzie w programie rozwoju biznesu online AFP nas tutaj dodatkowo wspierać. Jeżeli chcesz dać znać mi i Kasi, że odsłuchałaś lub odsłuchałeś tego odcinka, to śmiało znajdziesz mnie na Instagramie pod nickiem Italiana Justyna, natomiast Kasię znajdziesz pod linkiem na Instagramie po prostu Katarzyna Ostasz. Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, żeby dać nam znać, jeżeli ten odcinek odsłuchałaś, jakie są Twoje wrażenia i czy rzeczywiście odkryłaś coś nowego dzięki tej rozmowie. Tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.